Cześć, kochani, tu Agnieszka. Robimy dzisiaj, słuchajcie, mierzymy i to będzie fajne, mierzymy, bo co będzie dziś? Na przykład płaszcz z 50% wełny za niecałe 400 zł. Futrzak w cudownym kolorze, drogiej marki, dopadnięty za bardzo fajną cenę. Będą spodnie, będą marki, które się jeszcze u mnie nie pojawiały. Co prawda dużo rzeczy z nich nie zamówiłam, ale będzie Arket, będzie COS, będzie Zara, będzie Guess właśnie, jeżeli chodzi o tę droższą markę, H&M i chyba tyle. Także myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobało. Jak zawsze piszcie, doradzajcie mi, bo będę miała odnośnie płaszcza do Was pytanie. Doradzajcie mi, piszcie, co się Wam podoba, co byście na moim miejscu zostawiły. Także jeżeli wszystko jest jasne, to słuchajcie, zaczynamy. Zostawcie kciuk w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I zaczniemy sobie, słuchajcie, może od Arketa. Mam co prawda tylko jedną rzecz, ale nigdy wcześniej nie zamawiałam ani z COS-a, ani z Arketa. Natomiast teraz przez H&M można zamówić, ale można też zamawiać po prostu z ich stron, bo to i tak idzie z daleka, że tak powiem. I zamówiłam z Arketa sweter. Ten sweter ja już sobie zmierzyłam, zresztą jak prawie wszystko stąd, bo byłam ciekawa, sorry Gregory. Zamówiłam sweter, który bardzo mi się na stronie podobał, kosztuje chyba 390 zł, ale była jakaś zniżka, więc po prostu taniej za niego zapłaciłam. I jest to sweter taki większy, luźny, ma bardzo ciekawy dekolt. To mnie skusiło, że tak powiem. Bardzo mi się spodobał ten dekolt, bo jest taki kopertowy, widzicie? Czekajcie, może to odwinę. Kopertowy. Kolor jest kremowy i na modelce to wyglądało bardzo fajnie. Ładnie się ten dekolt układał. I mamy tutaj obniżoną linię ramion, rękawy są takie luźniejsze. Sweter jest ogólnie taki większy, szerszy, może nie tyle, no przeskalowany można powiedzieć. Ja go wzięłam w rozmiarze L. Natomiast tutaj też był niegłupi skład, dlatego się skusiłam, bo jednak 390 zł za sweter z dobrym składem, no to jest taka, powiedziałabym, że raczej standardowa cena. Właśnie te 300, 400 zł, czasami 250, no zależy. Ja ostatnio jak chodziłam po Massimo Dutti, to jakoś przyzwyczaiłam się do tych wyższych cen i jak później weszłam na stronę Zary, to miałam takie, co tu tak tanio? W każdym razie, już patrzę Wam na skład i Wam powiem. 64% to jest bawełna, 36% to jest wełna, czyli mamy tutaj mieszankę naturalnych po prostu włókien. Sam sweter w sobie jest trochę taki, czuć, że to jest bawełna, bo swetry bawełniane są charakterystyczne pod tym względem, że one są takie sztywniejsze, cięższe i ciekawa jestem po prostu, co Wy mi powiecie, jak go założę, czy Wam się będzie podobał. Ja nie jestem co do niego przekonana, ale zobaczymy, bo ja jak sobie sama coś mierzę, to robię to tak bardzo, bardzo szybko, wiecie, że zakładam, patrzę, nie do końca, albo super, okej. I później z Wami mierzę, tak wiecie, już na spokojnie. Także taki sweter, piękny, rozświetlający kolor, to trzeba przyznać, ja dzisiaj jestem w brązie, który nie jest moim kolorem za bardzo, ale tak jakoś mi siadło, słuchajcie. Znowu sobie wydobyłam skręt i upięłam włosy i jeszcze dodałam dzisiaj opaskę i tak stwierdziłam, że dzisiaj Agnieszka w takiej wersji. Jak będę mierzyła rzeczy, to będę miała już raczej rozpuszczone włosy, bo ja mam tutaj pełno spinek z tyłu, więc dziwnie by to wyglądało, no ale dobra. Słuchajcie, Arket. Pierwszy raz na tym kanale Arket. Myślę, że będą się te marki jak COS i Arket częściej teraz pojawiać, bo jak są właśnie dostępne na stronie H&M-a, to chętniej zamawiam. Jeżeli będą na H&M-ie, to Wam podlinkuję, albo właściwie to nie wiem, jakbyście wolały, żebym Wam podlinkowała. Zobaczymy po prostu. Także taki sweter wydaje się ok, natomiast ja nie jestem do końca przekonana, więc tutaj też ciekawa jestem po prostu Waszych opinii, także mierzymy. Tak wygląda ten sweter. Popatrzcie, jaki on jest świetlisty, rozświetlający. I teraz jak go założyłam, to mi się podoba. No właśnie, to za pierwszym razem jak go założyłam, to niekoniecznie. Ale teraz jest w nim coś. Ma bardzo długie rękawy i dosyć szerokie, więc to jest sweter dla mnie taki bardziej do podwinięcia. Oczywiście te rękawy dłuższe mogą być puszczone też, tylko pod okrycie wierzchnie na przykład dla mnie, nie? Rękawy są też dosyć luźne. To na pewno trzeba zaznaczyć. Tak zrobimy. No jest fajny. Kurczę, jak go teraz założyłam, to mi się podoba bardziej niż jak go założyłam za pierwszym razem. Bardzo ciekawie wygląda ten dekolt.
tak szlafrokowo trochę, nie? Tutaj, ale ładnie. I kolor też jest pięknie rozświetlający. Tak wygląda z boku. No jest duży, bo ja też duży rozmiar zamówiłam, ale to takie było założenie. Tak wygląda z tyłu. Co sądzicie? Bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, bo teraz mnie kusi. Trochę tutaj robi taki trójkącik, tutaj, bo ten materiał jakby nie przylega, tylko tak jak idzie linia szyi i tutaj przechodzi w mięśnie, tylko tak troszeczkę odstaje, ale ładnie to wygląda, nie? Jest w tej linii coś tego swetra takiego, to trochę jak Massimo Dutti mi się kojarzy, że niby zwykła rzecz, minimalistyczna, ale jest tutaj jakaś taka, coś takiego. Także ciekawa jestem Waszego zdania, co Wy mi napiszecie. Bardzo jestem ciekawa. Czy byście to zostawiły na moim miejscu, czy byście zwróciły? Napiszcie mi koniecznie. No i jeżeli macie doświadczenie jakieś takie większe, no bo tak jak mówię, dzisiaj to jest mój pierwszy raz. Jak macie doświadczenie z jakością, to też możecie mi napisać, czy rzeczywiście warto zostawiać takie marki, czy one się dobrze noszą i czy dobrze te rzeczy potem się piorą i tak dalej. Arket, Kos, właśnie takie troszkę droższe. Napiszcie mi po prostu, bo no ja nie mam doświadczenia. Chyba jestem na tank, powiem Wam. I druga rzecz to jest Kos. I tego nie mierzyłam. Z Kosa mam upatrzony fajny płaszcz, aczkolwiek nie wiem, czy się na niego skuszę tak naprawdę. Taki ciemnobrązowy, bo kosztuje 1300 zł. No właśnie, a tutaj mam inny płaszcz jeszcze. Fajny, dużo tańszy. No pewnie jakościowo też trochę gorszy. Ale no nie wiem, zobaczymy. Na razie stwierdziłam, że spróbuję takie rzeczy, wiecie, takie jakieś drobniejsze, pojedyncze, więc otwieram worek. Sorry, że tak przeleszczę. I z Kosa zamówiłam koszulkę. Podobno oni mają właśnie takie basiki w dobrej jakości. No rzeczywiście fajna jest jakość. Aczkolwiek jak dotykam, to jest jak te takie droższe bawełniane koszulki z Zary. Tak na dotyk. To jest, widzę, taka sztywna bawełna. Zamówiłam po prostu koszulkę. Bardzo mi się spodobało wykończenie tutaj takie błękitne u góry. No i ona jest beżowa po prostu w czarne paski. Widzę, że linia ramion nie jest obniżona. O, i tutaj szokłam trochę, bo ja jednak wolę, jak linia ramion jest obniżona. Natomiast z Kosa nigdy nic na sobie nie miałam, więc nie wiem, jak te rzeczy leżą, nie mam pojęcia. Może być tak dobre odszycie, że nie będzie mi to przeszkadzało. Ale nie jestem pewna, jak teraz na to patrzę, bo widzę, że ten rękaw tu jest też mocno skośny. Mam nadzieję, że nie będzie się kończył w najgrubszym miejscu ręki. Mam tutaj rozmiar L. I co jeszcze? Ile to kosztowało? 100 chyba... 160 widzę tutaj, polska cena jest nabita, więc koszulka za 160 zł. Natomiast widziałam też koszulki i longsleeve'y i tak dalej z Arketa. One są tańsze, sporo tańsze i też się wydawały fajne, ale tak stwierdziłam, że dobra, na razie i tak mam dużo rzeczy, które chcę Wam pokazać, więc może następnym razem. Tu mamy 100% bawełny. Widać, że to jest jakościowa rzecz, że to jest fajnej jakości rzecz. I tak jak mówię, to obszycie błękitne tutaj mi się najbardziej spodobało. Ja takie lubię. Ja mam z Bon Prix taką koszulkę, tylko że z różowym tutaj właśnie jakby obszyciem u góry. Nie wiem, jest coś takiego, co mi się podoba. I popatrzcie, jak to świeci też, jakie to jest świetliste, bo tutaj mamy beż, a tutaj taki świecący fajnie błękit. Mam nadzieję, że lampa tego nie przepali. Także taka prosta rzecz, zobaczmy jak leży. Wiecie co? Fajna jest ta koszulka. Fajna jest, ładnie leży. Nie mogę powiedzieć, że nie. Bardzo ładnie linia ramion wygląda. Tak jak mówiłam, ja wolę co prawda takie z niższym, obniżoną linią ramion, ale ta jest ładnie skrojona tutaj, to jej trzeba przyznać. Nie jest jakaś taka obła, ładnie wycina ramiona w sylwetce. O, tak bym to nazwała. Czekajcie, bo spiałam te włosy i mnie denerwują. I tak. Dobra, może to nie wygląda teraz za pięknie, ale nieważne. Także długość jest taka do połowy pupy, powiedziałabym. Przyjemny materiał, bardzo przyjemny. Nie jest jakaś taka hiperluźna, ale też nie jest obcisła. Myślę, że jakbym miała rozmiar większą, bo tak przeszło mi to przez myśl, to byłaby tutaj za szeroka w ramionach, a ta jest tak, wydaje mi się, w punkt. Ona trochę poszerza ramiona, ale tak jak mówię, ona ładnie je tu wykraja, więc to jest coś, na co się gniewać nie mogę po prostu. Zobaczmy ją jeszcze jakoś tak. Trochę ją podwinę może. O, właśnie tak. Właśnie tak, wiecie, jak to ze mną jest. Tak. Tak, właśnie tak.
Taka jest. Fajna koszulka. Ale czy jest to coś spektakularnego? Nie powiedziałabym, no ale też tak jakby nie brałam z założeniem tej koszulki, że ona będzie jakaś wielce spektakularna, nie? Ciekawa jest i nie powiem, aha, idzie Sławciu. Urzekające jest to. Widzicie, jak ładnie rozświetla twarz. To się po prostu aż świeci tutaj. Więc bardzo... Czekajcie, jest ostrość? Więc bardzo na tak. Idziesz, Sławku? Więc jestem bardzo na tak, aczkolwiek nie jestem tak w 100% przekonana, czy ją sobie zostawię. No bo to jest... Nie wiem. Co byście zrobiły? Zostawiłybyście? Chodźcie przywitać. Ale w sumie mam koszulkę na sobie, to nie mogę cię wziąć na ręce. Bo gdybym ją na przykład zwróciła i ktoś, kto ma alergię, by ją zamówił i dostał, to mogłoby się to dla niego źle skończyć. Także czekajcie. Sławciowi trzeba drzwi otworzyć, wyjdź. Zaraz będzie tutaj Armagedon, coś czuję w trakcie mierzenia, bo one zaczną chcieć jeść. Maciek jeszcze sobie tam kima na swoim posłanku, ale już... Jak już Kirosław się ruszył, to on też się pewnie zaraz ruszy. Także spoko. Jest po prostu spoko ta koszulka. Myślę, że moje pierwsze zetknięcie z kosem jest pozytywne. I jak będę szukała jakiejś bazy, to rzeczywiście spojrzę na tę markę. W sensie jakieś koszulki i tak dalej. No to myślę, że tak. No bo widzę, że tutaj wszystko jest fajnie skrojone, materiał jest fajnej jakości. No cena jest wysoka, no ale umówmy się, że... Zresztą ja to od Was wiem, że tam jest jakoś po prostu dobra. Więc myślę, że ogólnie dla marki jestem na tak. Dla koszulki jeszcze się zastanowię. Idziemy dalej. I lecimy dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, być może widzieliście bądź nie, poprzednie mierzymy takie domowe i tam Wam pokazywałam sztruksy i chyba tam Wam powiedziałam, że zamówiłam sobie drugi kolor. Sztruksy z H&M nie są drogie, ale mają taki fajny fason straight. I wtedy chyba też Wam powiedziałam, że zamówiłam kolejne. Tylko ja się wtedy pomyliłam i powiedziałam Wam chyba, że mam rozmiar 40. A ja mam rozmiar 42 w tych sztruksach, nie 40. Także przepraszam jakby co. No właśnie, bo jakby zamawiając ten kolor, który mam tutaj, też zasugerowałam się rozmiarem tamtych i tak... Jak je ostatnio wyciągałam, to miałam takie, ej, ale tu jest 42. I aż sprawdziłam tamte i rzeczywiście miałam 42, nie 40. Także straighty, proste, ale te mam wrażenie leżą troszkę inaczej. Być może tutaj znaczenie ma kolor. Albo są troszkę inaczej odszyte. Wydaje mi się, że są troszkę dłuższe, zdeczka luźniejsze jakby na nogach. Nie wiem, zaraz zobaczymy sobie razem. Tak jak powiedziałam, rozmiar 42 i to są sztruksy w taki drobny prążek, 98% bawełny, 2% elastanu. Właśnie w takim zgniło-zielonym kolorze. No to jest kolor dziadka, to jest typowy kolor dziadka. Do tego kardiganek dziadkowy czy jakiś sweterek w rąby i dziadek vibes. Ale myślę, że to jest też taki kolor... Przepraszam, który jesiennie do wielu rzeczy będzie pasować po prostu. Taka właśnie zgniła zieleń. Taka zgniła zieleń dużo lepiej do mojej karnacji pasuje niż ten brąz. Ale no, także być może jest to, możemy od razu popatrzeć na to zestawienie kolorystyczne. Ono nie jest dla mnie, ale właśnie takie typowo jesienno. Zimowe. Także całkiem fajne są te spodnie, tylko po prostu zastanawiam się nad tym kolorem. Czy rzeczywiście one leżą fajnie, tak jak tamte, czy to moje pierwsze wrażenie, jakie sobie założyłam, było właściwe, czy nie. Także zobaczymy sobie teraz, zmierzymy. Pokażę Wam jeszcze tutaj z bliska może, jak ten prążek właśnie wygląda. Także takie. No, mi się podobają kolorystycznie, no zobaczmy. Dobra. Jeśli chodzi o te spodnie, to jak widzicie, podwinęłam sobie jedną nogawkę, bo chcę zobaczyć tak, bez patrzenia na drugą, jak one wyglądają, jak się je skróci właśnie przez podwinięcie. Może to podwinięcie mi nie wyszło idealnie, ale staram się, kurczę, i do lustra, i do Was. Tak to wygląda. A odwinięte tak. No i właśnie ja mam wrażenie, że one mają troszkę szersze nogawki niż tamte beżowe. Ale też wysoki stan tutaj mamy, w ten sposób to wygląda, więc one są, o, telefon włożyłam sobie, one są, słuchajcie, ultra wygodne. Sztruksy są wygodniejsze od jeansów, bo są dużo bardziej miękkie, to już Wam w poprzednim filmie właśnie mówiłam, że sztruksy są wygodniejsze, tylko że one się troszkę rozbijają, rozciągają, mogą się później rozbić na kolanach i tak dalej, ale są ultra wygodne, naprawdę.
Więc myślę, że sobie je po prostu zostawię. Co sądzicie? Właśnie do jakichś takich płaszczy, troszkę ciemniejszych, w typowo jesiennych kolorach, ale nie, czekajcie, wyjmę ten telefon, to jest głupie. Ale no, jestem na tak. Przynajmniej ja jestem na tak. Nie wiem jak wy, jestem ciekawa waszej opinii, więc mi też napiszcie. Idziemy dalej. I z Zary, czekajcie, bo tu mam pudełko właśnie, w którym te rzeczy były, zamówiłam spodnie. Spodnie wełniane. I tu też jest ryzyk fizyk, ich akurat nie mierzyłam. To jest ryzyk fizyk, dlatego że są to spodnie ze średnim stanem w teorii. Wzięłam rozmiar 40, więc ja nie wiem, czy one nie będą za małe. Mam obawy, że być mogą za małe, no ale, w sensie rozmiar L widzę, no ale to jest odpowiednik 40. I one kosztują 249 zł. Cygaretki. Jak przyszły, to też właśnie sobie zobaczyłam, ten materiał też jest taki melanżowy i takie jakby widzicie, w takie paseczko, krateczki, coś takiego. Ja nie do końca lubię tę fakturę, to wykończenie może nie fakturę, natomiast tak sobie myślę, że jeżeli one by były hiper fajnie leżące, wygodne, w dobrym rozmiarze, no to nawet, że tak powiem, do tej faktury, do tego wykończenia się przekonam, dlatego że ja szukam wełnianych spodni i tego Wam ostatnio nie pokazałam w Massimo Dutti. W drugiej części, słuchajcie, jak ją skończyłam nagrywać, to jeszcze podeszłam tam do pań i zapytałam o wełniane spodnie. I znalazłam chyba z 3 pary wełnianych spodni, już tego nie nagrywałam, bo po prostu musiałam to szybko zmierzyć, nie miałam czasu. I niestety wszystkie były takie bardzo lumpowate, bardzo takie luźne, o, nie tyle, że szerokie, co takie obwisłe trochę na sylwetce. I bardzo się zawiodłam, bo chciałam wtedy któreś kupić właśnie. No i właśnie później zamówiłam te cygaretki. Nogawka jest troszkę krótsza, więc fajna do bodków, do sztybletów i tak dalej. Lekko się zwężają, taki cygaretkowy fason. Tu mamy pseudo kieszonki z tyłu. Można powiedzieć, że to są spodnie takie garniturowe, bardziej coś takiego. I z przodu mamy zapinane na zamek, na haftkę i to są tak zwane te spodnie pod szyję, czyli nie mamy tutaj żadnego guziczka, więc w ten sposób się zapinają. Nie wiem, czy one będą dobre, słuchajcie. Są bardzo ładnie skrojone, widzę na biodrach, tak okrągłe są biodra w nich. Mamy też kieszenie tutaj po bokach, no i to jest 100% wełny. Są lekko szorstkie, jak ich dotykam, to są lekko szorstkie, natomiast są cienkie, to jest taki cienki materiał, no ale... Jednak jest to wełna, więc nawet jak ona jest cieńsza, to i tak trochę grzeje. Nie mówię, że tak jakby to mają być spodnie na trzaskający mróz, wiadomo, ale także zaraz sobie zobaczymy, sprawdzimy, czy są w dobrym rozmiarze przede wszystkim, bo to chyba najbardziej mnie interesuje i czy one nie będą, bo to jest średni stan. Czasami w Zarze te średnie stany są takie wyższe, więc spoko, a czasami wysokie są niskie, więc tu jest jedna wielka niewiadoma, także zmierzmy. No i taki to jest właśnie, słuchajcie, średni stan w Zarze. One są z wysokim stanem. Mają wysoki stan w rozmiarze L. Aha, ja je nie wzięłam w jakimś 40, tylko to jest po prostu L. Ja je wzięłam w rozmiarze L i są dobre. Są perfekcyjne po prostu. Idealne. Gryzą, to trzeba przyznać. Gryzą i to mocno gryzą, ale nie, to, nie, to jest takie, że są, czujecie, że macie coś strasznie szorstkiego na nogach, ale nie kuje Was tak, przynajmniej teraz jak założyłam, nie ma takiego uczucia, że to kuje, ale to na pewno nie są spodnie dla osób, które mają z tym problem, które muszą mieć wszystko mięciutkie i tak dalej, to nie, absolutnie nie. Natomiast bardzo mi się podoba fason, bardzo mi się podoba. Jest wszystko tak, jak sobie wyobrażałam, że byłoby idealnie, że byłoby to idealne, jakby tak było. Także super spodnie. Fajna długość, bo przed kostkę, no tylko ten materiał jest dosyć cienki, to naprawdę trzeba przyznać, że on jest dosyć cienki. I może bym zrobiła nawet taki patent, chociaż ja nie jestem fanką czegoś takiego, że poszłabym wyrzucić śmieci, jest zimno na zewnątrz i poszłabym w tych spodniach, żeby zobaczyć po prostu, czy one, bo to jest niby wełna, niby powinno być ciepło, ale czy czasami nie jest jednak zbyt przewiewnie. Chyba takie przetestuję. I wtedy zdecyduję, czy je zostawić. Bardzo mi się podobają. One są nawet, kurczę, luźne. Ja myślałam, że one się nie zmieszczą na tyłek. Tu mamy kieszenie. Długość, tak jak powiedziałam, jest przed kostkę, więc jest fajna i do bodków. I tutaj akurat założyłam do takich mokasyno loafersów. Z tyłu wyglądają tak. Nie mam pojęcia jak. Więc bardziej Wy to widzicie. Ale tutaj, popatrzcie, one są tak skrojone, że jak ja je dam obcisło,
to widać moją sylwetkę, czyli tutaj tak jakby wgłębienia na biodrach, a jak są tak jak mają być, no to wszystko się tak fajnie zaokrągla, więc jestem na tak, jestem totalnie na tak. Dzisiejszy film jest fajny, słuchajcie, bo ja nie kręcę po kolei każdej rzeczy, tylko, że tak powiem, mieszam w zależności od ustawienia po prostu aparatu, kadru. I powiem Wam, że wszystko mi się podoba, to po prostu wszystko mi się podoba. Także spodnie też mi się podobają i co, idziemy dalej. Słuchajcie, płaszcz. Powiedziałam Wam, że mam płaszcz za niecałe 400 i jest to płaszcz z Zary, który, tak jak mówię, ma 50% wełny. 50% to, powiedzmy, jest taka dolna granica dla mnie, gdzie ta wełna jakiegoś tam sensu nabiera, bo jak jest mniej, no to okej, dobra, jest wełna, ale przy 50 już czuć, że troszkę jest to cieplejsza rzecz niż na przykład totalnie syntetyczna. Cześć, Kirosławku. Nie wiem, czy słyszeliście wcześniej, coś drapał w kuwecie, ale nie miał, czy nie woła mnie, to znaczy, że nie strzelił kupala. Bo on jak się załatwi, jak sika, to nie, ale jak strzeli klocka, to woła mnie po prostu, żebym posprzątała zawsze. Zresztą Maciek też się tego nauczył. Słuchajcie, tak, opowieść o kocich klockach. Super, to cała ja. Płaszcz. Płaszcz jest długi, ma bardzo prosty, taki minimalistyczny fason, zapinany dwurzędowo i piękny, chłodny kolor. Pokażę Wam teraz tutaj fakturę. I co? Zamówiłam go w rozmiarze L, ale muszę od razu Wam powiedzieć, że zamówiłam go też już w rozmiarze M, ale zrobiłam to dzisiaj, więc przyjdzie za parę dni, ponieważ nie jestem przekonana co do jego rozmiaru. Co prawda znowu mierzyłam go gdzieś do jakiejś koszulki takiej po domu, więc być może wydawał się większy, bardziej zwisający i dzisiaj go zmierzę właśnie do swetra i zobaczymy. I tutaj bardzo bym chciała, żebyście mi doradziły odnośnie właśnie rozmiaru, bo to jest takie dziwne, bo ja mam rozmiar L generalnie teraz, no czasami M, ale już jak już przywykłam do tego, że mam rozmiar L, a zajęło mi to długo, to nagle mam wrażenie, że jak kupuję niektóre rzeczy w L-ce, to są za duże, a nie wydaje mi się, żebym ja jakoś w L-ce zeszczupla. I za każdym razem, jak tak założę taką rzecz L i wydaje mi się duża, to lecę się zmierzyć w pasie, ile mam, czy schudłam, czy nie schudłam. No i nie schudłam jakoś, więc nie wiem, o co chodzi. Może sieciówki powiększyły jakoś rozmiarówki znowu w tym sezonie, nie wiem. W każdym razie płaszcz jest taki, bardzo prosty, bardzo bazowy, bardzo minimalistyczny. On nie jest jakiś może hipergruby, no ale taki, myślę, że wiecie, ja też noszę na przykład w zimie rzeczy, w zimie to w ogóle futrzaki najchętniej noszę, wiadomo, ale też noszę swetry, czy kaszmirowe, czy wełniane. Jak jest tak naprawdę zimno, to ja kładę główny nacisk na te rzeczy pod spodem, żeby one były po prostu wełniane najlepiej. Wełna, kaszmir, merino, mohair i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mamy, nie musimy mieć tak grubych ubrań, tak grubych, ciężkich warstw na sobie, a i tak będzie nam ciepło, bo te kaszmirowe, wełniane swetry, one naprawdę grzeją. I teraz tak. Widzę, że tutaj nie prać, nie czyścić, nic z nim nie robić, pewnie tylko czyścić, ale można prasować, o, tak, można prasować i P to jest znaczek czyszczenia chyba, nie? No, w każdym razie, dobra, podszewka to jest 100% poliestru, natomiast ona jest taka fajna, matowa, nie jest śliska, taka chamska satyna, więc to jest na plus, natomiast nie jest też taka matowa, żeby mechaciła Wam rzeczy pod spodem, o, może tak. Inne włókna, 5, aha, to będzie to. A z wierzchu mamy 50% wełny, 45% poliestru i 5% inne włókna. I co mi się w tym składzie podoba, w tej mieszance składowej, to że ten płaszcz sprawia wrażenie takiego nie bardzo mechatogennego. On jest jeszcze taki melanżowy, nie wiem, czy to widać. To znaczy tak, może się zmechacić na pewno, bo troszkę tutaj meszku ma, ale zastanawiam się, czy nie będzie na to odporny. No kurczę, właśnie to jest problem dla mnie największy z płaszczami, że ja bym chciała takie wykończenie, żeby ono się po prostu nie mechaciło. Dlatego też na przykład lubię winylowe kurtki i futrzaki, bo tam się nie ma co mechacić i to zawsze lata całe wygląda dobrze, jak o to dbamy, nie wiem, nie tarmosimy gdzieś. Ale płaszcz moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajny i on kosztuje 349 zł. Więc jest naprawdę tani. I tutaj właśnie ta cena
tak jakby daje mi do myślenia, czy na pewno to będzie płaszcz, który będzie wytrzymały w jakimś tam stopniu, bo on ma też gładką tą powierzchnię swoją i będzie łatwy do ewentualnego ogolenia taką, wiecie, elektryczną golarką, czy nawet zwykłą maszynką do golenia, jak się zmechaci. No ale z drugiej strony golić taki wielki płaszczor to też długo takie coś zajmuje. Natomiast wstępnie jestem nim bardzo zainteresowana, tylko tak, chcę Waszej porady odnośnie rozmiaru, no i zobaczymy, jak mi przyjdzie ten mniejszy, to będę wtedy zwracać któryś albo oba, no nie wiem. Fason mi się bardzo podoba, także mierzymy. Miałam założyć ten płaszcz do większego swetra, ale powiem Wam, że jest mi gorąco i mi się nie chce go zakładać do większego swetra. Ale chyba powinnam. Dobra, w każdym razie płaszcz ma taki fason, bardzo prosty. I tutaj troszkę się zwija tego materiału, tak więcej niż, wydaje mi się, niż powinno. Jak się to zapnie, no to oczywiście to się zniweluje, nie ma tego. Czekajcie, zapniemy go. Zapięty wydaje mi się, że też fajnie wygląda. Właśnie zapięty wygląda fajnie, taki szeroki i podoba mi się. Tylko to takie troszkę zwijanie się jakby nie do końca jestem przekonana. Ale powiedziałam tak, że ja go zamówiłam w MC. Natomiast wydaje mi się, że ja rzadko kiedy, bardzo rzadko kiedy coś mam w MC z Zary przez ostatni czas, więc myślę, że tamten po prostu będzie za wąski, tak coś czuję. A ten, no ten jest taki, że trochę jest luźniejszy, tak wygląda z boku, tak wygląda z tyłu, długi, fajny. No, jestem na tak. Jestem na tak, w sensie jak jest zapięty i jeszcze pokażę Wam dookoła, jak jest rozpięty, o, bo wtedy się robi luźniej. I wtedy tak zwisa, czuję się taka, że trochę mam wrażenie, jakby to było za duże. Ja nie wiem, może ja mam jakąś obsesję, że rzeczy są za duże, a nie są za duże i zacznę się wciskać w jakieś takie, będę wyglądać jak baleron i dopiero wtedy stwierdzę, że wyglądam dobrze. Mam nadzieję, że nie pójdę w tym kierunku. W każdym razie... Tak wygląda rozpięty. Pokażę Wam z tyłu i sama też sobie na nagraniu zobaczę, bo mnie to najbardziej interesuje, czy on się nie zwija tutaj za mocno, bo jak troszkę się zwija, to ok, ale jak za mocno, to nie będzie dobrze. I co? I w takim razie napiszcie mi koniecznie, co Wy sądzicie. Czy jest dobry, czy jest według Was, może dla kogoś jest za mały na mnie, nie wiem. Czy jest dobry, czy jest za duży, czy... No i tak mi przyjdzie tamten pewnie, bo raczej chyba nie mogę anulować, więc... No nie, napiszcie, idziemy dalej. I ostatnia rzecz na dziś to jest taki krem de la creme dla mnie, tego mierzymy i ja wiem, że ta rzecz już zostaje. Kupiłam ją na Zalando Lounge, więc to nie jest taka stricte, no jest to droższa sieciówka, ale kupiona na Zalando Lounge. To jest kolekcja, myślę, z zeszłego roku, tak mi się wydaje. To jest Marciano by Guess, tak? Dobrze mówię? Czekajcie, jeszcze Wam nie chcę pokazać tutaj, zdradzić. Marciano by Guess, tak. I to jest okrycie wierzchnie, to jest zaplątałam się. Jest to okrycie wierzchnie, które na Zalando Lounge kosztowało jakieś 400 chyba 60, 70, 80 zł, ale jeszcze warto tego szukać zawsze. Ja wpisuję sobie w Google, czy tam w wyszukiwarce po prostu kod rabatowy Zalando Lounge i wskoczyła mi gdzieś jakaś strona, gdzie udało mi się znaleźć zniżkę 10%, więc w sumie zapłaciłam za to 400 zł, a normalna cena to jest, słuchajcie, i ja dzisiaj Wam wrzucę ten film, bo widzę, że kampania znowu jest i to okrycie wierzchnie znowu jest, natomiast ja nie mogę go stricte podlinkować, mogę Wam podlinkować po prostu samo Zalando Lounge, wtedy sobie wyszukajcie kobiety, okrycia wierzchnie i potem wybierzcie markę Marciano by Guess i to Wam wyskoczy, bo inaczej się tego nie da zrobić i zaraz Wam powiem, czekajcie, fajnie, niestety... Okrycia wierzchnie premium jest. W tym, tak, 469 zł w tym momencie to kosztuje. Przecenione jest 1335. No oni, wydaje mi się, zawsze trochę tam zawyżają. Więc załóżmy, że to kosztowało tam 1200. Więc za 400 zł jest to spoko cena. Jakość jest moim zdaniem świetna. To jest jedno z najfajniejszych jakościowych... Inaczej. To jest futrzak, po prostu. To jest jeden z fajniejszych jakościowo futrzaków, z jakimi miałam do czynienia, bo on jest mięsisty, gęsty, no jest po prostu fajny, absolutnie żadne włosy nie wypadają. I teraz uwaga, muszę Wam pokazać ten kolor.
patrzcie w jakim kolorze. To jest futrzak dla odważnych. Ja już przestałam z tym walczyć, słuchajcie. Przestałam walczyć ze swoją manią uwielbiania takich innych, ciekawych okryć wierzchnich. Co prawda nie są to okrycia wierzchnie, które ja będę nosić na przykład codziennie. Założę, załóżmy, 3-4 razy w sezonie, ale dla mnie to są takie niepowtarzalne rzeczy, w niepowtarzalnych kolorach. Mam na przykład z Bershki takie, mam z... na przykład taką metaliczną kurtkę, pilotkę granatową z Bonprix. To są takie bardzo charakterystyczne, a nie na przykład, nie wiem, czarna ramoneska, która jest co sezon. To są rzeczy, które później się nie pojawią, jak znikną. Po prostu. Więc nazwijmy to kolekcjonerstwem. I jest to kurtka. Jest gruba, mięsista, wspaniała, słuchajcie. Piękna jest. Dla mnie oczywiście, ale ja lubię takie rzeczy. Wiem, że 90% społeczeństwa patrzy na mnie jak na wariatkę, ale lubię, no co poradzić. Już Wam pokazuję, bo to aż ciężko złapać. To jest taka kurtka, dłuższa troszkę, no chyba do połowy pupy czy za pupę, coś takiego. Właśnie w takim turkusowym, ciemnym kolorze z kołnierzem tutaj. Przeciepłe to jest. No i tak jak powiedziałam, no cenę już Wam tam... ogarnęłam, a w składzie pewnie będziemy mieć syntetyk, podszewka, 100% poliestru i ja wiem, że to jest tak, i z wierzchu mamy akryl, akryl z poliestrem i ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak jakby bardziej sensowny jest płaszcz z Zary za niewiele mniej i chociaż ma to 50% wełny czy coś takiego, ale dla mnie to są rzeczy niepowtarzalne, tak jak mówię, no jedni kolekcjonują coś tam, drudzy coś tam, a ja uwielbiam futrzaki we wszystkich możliwych kolorach. Jak są jakieś charakterystyczne kolory, mam też upatrzone jeden taki płaszcz w takiej trawiastej, pięknej zieleni na Answer z Answer Lab, ale też kosztuje 1200 zł, a Answer Lab to nie jest dobra jakościowo marka, przynajmniej jak miałam okazję tam z 2-3 lata temu mierzyć, wtedy jeszcze jakoś częściej ich mierzyłam, oni niesamowicie podnieśli ceny, a jakość mam wrażenie, że no chyba nie skoczyła jakoś wielce do góry, także tam też mam coś upatrzone, ale to jest też futrzak za chyba 1300 zł, więc absolutnie, jakby go o połowę przecenili, to spoko, ale za tyle to nigdy w życiu. Natomiast tutaj mamy właśnie Marciano by Guess, także dobra, bo dzisiaj nie nagrywałam przez parę dni, bo ostatnio nagrałam sobie tam parę filmów i miałam lekki zapas i teraz się muszę wygadać. Ja wiem, że niektórym to bardzo przeszkadza, ale jeżeli Wam przeszkadza, że dużo gadam, no to się możemy pożegnać i tyle. Można film wyłączyć. A jeżeli lubicie moje modoplotkowanie, no to zapraszam Was teraz do mierzenia. I no dobra, zostawienie kolorystyczne może nie jest takie, jakie bym zrobiła, ale skupmy się na samej górze po prostu. Popatrzcie. Tak wygląda ten... Aha, jeszcze się oddalę. Tak wygląda... O tak. O, teraz się będę widzieć. Tak wygląda ta kurtka. Także tak jak mówiłam, jest taka, no nawet jest prawie, że za pupę. Bardzo mięsista, bardzo mięsista. Tutaj mamy wielki kołnierz, który możemy postawić. Podoba mi się to. Fajne jest. Także no tak szybko Wam pokazuję. I tutaj tak jakby niezależnie od tego, co mi napiszecie, ja sobie to zostawię. Bo ja po prostu takie rzeczy bardzo lubię, bardzo fajnie się w nich czuję. Jest crazy, jest ciekawie, można robić ciekawe zestawienia, nawet i kolorystyczne, ale też właśnie dać jako taki główny akcent tego, co mamy na sobie. Bardzo mi się natomiast nie podoba to zestawienie zielonych spodni z tym. Takich zestawień ja nie lubię. Tak, także można to też zapiąć, zapinane jest na haftki tutaj i one są niby tak na krawędziach, ale tak naprawdę raczej się nie rozejdą. Aha, rozpięła się jedna, dobra, muszę jej nie dopiąłam. Dokładnie. Także taki futrzaczek, no. I znowu mi koty drzwi otwierają, tym razem Maciek, a nie, obaj już tutaj są. O, no to się możecie przywitać, najpierw jedna pierdoła. Proszę, dzień dobry, oj, walnęłam w ten. Dzień dobry, jestem Kirosław. Dzień dobry. Iście buzi, jak zawsze. Jest pluskwa ulana. No, popatrzcie, jaki on jest ten. O tak, ja ciebie też. No bo to ze mną zostaje, więc mogę na to założyć, nie? Nie mogę na to założyć, tylko mogę wziąć kota na ręce. Popatrzcie, popatrzcie. Pani teraz jest turkusowym kotkiem, to już w ogóle zaje fajnie. Tak? Tak? A Maciuś poszedł. Także dzisiaj się ograniczymy tylko do Kirosławka byłby jednej. A pokażesz wszystkim, jak mi dajesz buzi? Nie, ale to daj tak ładnie.
No daj. No daj. Bardzo jestem. O tak. O tak. Zjem makijaż pani, tak? Zaraz ci muszę pyszczek wytrzeć. Także słuchajcie, żegnamy się z Kirosławkiem. Obydwoje mam nadzieję. O, przyszedł Maciut. To nie, poczekajcie, to jeszcze wam Maciutka pokażę, bo ja wiem, że wy ich lubicie bardzo. Tu jest druga niunia. Druga niunia. Ta niunia jest taka stara troszeczkę już. I to widać, że to jest taki tetryk wściekły, nie? On się szybko denerwuje, on ma zupełnie inny charakterek. Tak, także macie oba. O, dotykam mu ciapki, czyli łapki tylnej. Jest bardzo niezadowolony z tego. O tak. Chociaż troszkę, chociaż troszkę. Chociaż troszkę się pozwól przytulić, tak. No. Popatrzcie, widać po nim, że tu dziadzia. O, dziadzia chce iść, a Kiro się cały czas o mnie tutaj obciera. Także jeszcze raz pluskwa i teraz się już żegnam z wami. Pa. Tak? Pluskwa ulana? Pa.